spod meczetu piątkowego ruszymy za chwilę rikszami rowerowymi, które są tu jednym z popularnych środków transportu na niewielkie odległości. Na ulicach i uliczkach panuje ogromny ruch i riksze z trudem lawirują pomiędzy wszelkiego rodzaju pojazdami i pieszymi. O, tam słonik był. Fajny. Wzdłuż ulic rozlokowały się liczne sklepy i sklepiki, zakłady rzemieślnicze i oblegane stoiska z jedzeniem, bo jest to pora posiłku. Tuż przy ulicy znajduje się wiele świątyń hinduistycznych i muzułmańskich. Rykszarz podpowiada, że ten budynek to remontowana właśnie świątynia hinduistyczna. Wozy ciągnione przez woły to normalny widok na ulicach Delhi. Aż dziw bierze, że w tym chaosie panującym na ulicy nie widać wypadku. Niektóre budynki noszą ślady dawnej świetności. Opuszczamy na kilkadziesiąt minut nasze pojazdy, aby udać się do jednego z wielu sklepów z przyprawami, z których słynie indyjska kuchnia. Za bramą widać fasadę kolejnego meczetu. Na skrzyżowaniu ulic wznosi się popiersie jakiegoś nieznanego mi hinduskiego bohatera. A to jedno z wielu stoisk z kwiatami, głównie aksamitek, z których wykonuje się girlandy wieszane na szyjach i składane w świątyni. Po szybkich zakupach wyszedłem na zewnątrz, aby się rozejrzeć nieco po okolicy. Gdy jedni się niesamowicie spieszą, inni ze stoickim spokojem spędzają czas na kontemplację. Ci mężczyźni przygotowują liście betelu, popularną azjatycką używkę, do rzucia. Po przerwie na zakupy znów wsiadamy do naszych riksz i udajemy się w stronę meczetu piątkowego, gdzie stoi nasz autokar. Niektóre uliczki są tak wąskie, że z trudem mogą się minąć dwie riksze. Czasem trzeba poczekać, aż będzie wolne miejsce. W tym sklepie znajdzie ubiór tradycyjnie ubierająca się hinduska. Choć obserwujemy i fotografujemy, sami jesteśmy obserwowani i fotografowani. To skrzyżowanie jest klasycznym przykładem paraliżu komunikacyjnego w godzinach szczytu.
Na szczęście widać już kopuły meczetu piątkowego, znak, że do autokaru jest już blisko. Poruszamy się wzdłuż południowej ściany meczetu, mając po lewej sklepy z tradycyjnymi tkaninami, chodnikami i dywanami. Pod bramą meczetu czekał wychodzony autokar. Zawiezie nas do Rajghat, miejsca, gdzie skremowano zwłoki Mahatmy Gandhiego.